Witam serdecznie wszystkich zapalonych wojowników w grze, której nikt nie lubi, nawet ja, ale gram w nią sentymentalnie, jeszcze może kilka odcinków zrobię, zobaczę. Nie chcę za dużo w nią grać, bo te gry MMO to są zdradzieckie po prostu gry. Ja nie mówię tu o Emitinie, każda gra MMORPG potrafi wciągnąć, bo to jest tworzenie postaci, ty chcesz być lepszy i oglądasz się, mija rok, tracisz pieniądze, tracisz czas i energię nawet. Więc jeżeli grać w takie gry, to naprawdę for fun i naprawdę nie tracić za dużo czasu. No chyba, że jesteście naprawdę nałogowcami, albo, no nie wiem, no, macie dużo czasu, albo... W każdym bądź razie, w tym odcinku będę odbierał swojego konia pierwszego, czyli Faja Wot, postać, wojownik, body. Pokażę wam tu aurę na M1. I berek na 4. Dobra, więc tak, stajenny, dasz mi tego konia, bo tu pisze iść do stajennego, więc przypuszczam, że już ma konia. Chcę ulepszyć mojego wierzchowca, chcę odebrać zdjęcie konia, myk. Zdjęcie konia jest już gotowe, teraz możesz jeździć na koniu dla początkujących i w ten sposób przemieszczać się znacznie szybciej niż dotychczas. Właśnie wyniesie cię to 10 tysięcy yang. Chcesz? Kupuj! Yeah! Mam konia! Oh yes! Patrzcie się! To jest mój koń! Majne koń, jak się schodzi z konia? Nie tak? Cholew chciał jest... Czekaj, muszę się spytać kogoś, jeżeli ktoś tu... Jest! Kto tu jest? Ucin nawet... Aha, Ucin też gra w Metina, za to wybaczcie. Michał Wod, jakiś diamont, czekaj, spytam się. Jak się schodzi z konia? Dobra, zaraz się dowiemy, jak się schodzi z konia. No w każdym razie mam konia i nie zawaham się go użyć. Oczywiście to jest na razie koń zwykły, nie mogę machać mieczem na nim. Teraz będę musiał robić codziennie, właśnie zaraz zacznę, zrobię pierwszą misję i będę chciał robić właśnie po 10 dniach konia bojowego, czyli takiego, z którego już będę mógł napieprzać. Następna faza koni to jest koń militarny, taki, który nie tylko może napieprzać, ale też może uciekać i tam jakieś skille mieć jeszcze konne, które się przydadzą do ekspienia. O, koleś widać na cheatach, ale to już tu wiadomo, tu wszyscy... Flangan. Wczoraj napisaliście, że Faja, ale przecież oni mają pelerynę męstwa, oni przyciągają moby. Ale mi nie chodzi właśnie o to, ja wiem, że są peleryny męstwa, ale jeżeli gościu stoi z mieczem, moby do niego lecą, ja rozumiem, pelerynę męstwa, ale dotykają go i giną, a on stoi z tym mieczem, to nie jest cheat? Mi chodzi o to, że oni mają jakieś takie... mody, że koleś po prostu macha tym mieczem, że nawet nie wiadomo jak szybko, moby giną, nie wiem jak się te cheaty nazywają, ale po prostu w każdym razie też ktoś napisał, że to nie jest tak łatwo, że tutaj wszystko jest na zasadzie wolontariatu. Kto chce być tam sprawdzać cheaterów, to tam ja, ale oni nic za to nie mają, nawet podziękuj nie mają. Dobra, napisał. CRTL plus G. Więc jedziemy. CRTL plus G. Coś mnie biło. Aha. Następny cheaterek. Kurde, no po prostu przesrane z tymi cheaterami. CRTL G. I jestem na koniu. Dobra. Super. Czyli mam swojego konika. Mogę tutaj go... Dobra. Lub CRTL plus H? Oh my god. CRTL plus H. Też. Dobra. A Fresco do mnie pisze. Siema lordzie. Witam Fresco. O! Dobra, robię misję. Robię pierwszą misję na bojowca. Okazuje się, że Fresco to jest osoba z Winu 3, więc graczy World of Tanks i jeszcze z mojego klanu nawet nie wiedziałem, ale dobra, robimy misję, nie tam kutasku. Mogę używać, chcę ulepszyć mojego wierzchowca, myk. A więc, chcesz ulepszyć twojego wierzchowca?
A wiesz w ogóle, jak to uczynić? No dobra, wszystko ci wytłumaczę. Aby ulepszyć swojego wierzchowca do poziomu dzikiego wierzchowca, musisz zdobyć zwój ewolucji. Gdy znajdziesz zwój mutacji, możesz ulepszyć swojego pupila do poziomu dzikiego wierzchowca. Fama niesie, że zwoje te znajdują się w dalekiej krainie, która zamieszkują groźne giganty. Co? Przynieś mi jeden z tych zwojów, a ja ulepszę twojego wierzchowca. No chyba, że już je masz. Tak, chcę ulepszyć. Bardzo mi przykro, ale bez wymaganych dokumentów... Co? Jasne, dawaj. Jak się ulepsza konia? Ja kiedyś byłem jeden z lepszych w Metinie, a ja takich rzeczy nie wiem. To jest... Jak mam ulepszyć konia? Ta. Chcę ulepszyć, jak walczyć. Mogę używać umiejętności konnych. Zamknij. Mam. Kupiłem. Ale dziś... dziś dopiero odebrałem konia. Jak walczyć podczas jazdy? Dobra. Wygląda na to, że twój kon nieźle się rozwinął, ale moim zdaniem ty wciąż prowadzisz konia jak amator, dlatego powinieneś trenować swoje umiejętności jeździeckie. Jeździectwo to podstawa do opanowania, aby dobrze prowadzić konia. Wskakuj na siodło i pokaż, pokręć się, twój medal konny będzie potrzebny na rezultaty treningowe. Okej! Jedziemy. Oczywiście dziękuję koledze Fresco za to, że mi tu pomaga, ale to jest najdziwniejsze jest to, że ja naprawdę się możecie spytać wielu, którzy mnie pamiętają z Grimoire'a, byłem uważany za najlepszą surę WP na polskim serwerze w pewnym momencie oczywiście. Później to ja przestałem grać, a wszystko się tam zmieniło, rozwinęło, nowe bronie, nowe zbroje i tak dalej. A ja nic nie pamiętam, ale to minęło od czasu ostatniego mojego grania, minęło ponad 3 lata, ale to tak solidnie ponad 3 lata, więc po prostu już takich rzeczy nie pamiętam, niestety, ale już wszystko wiem, już wszystko opanowałem, czyli jadę zaznaczyć punkcik, ale nie... nawet nie będę musiał tutaj przez staruszka, czyli... O, jest. Punkt zaznaczony, ok. I wracamy do stajennego. Wrum, wrum, motherfucker. Dobra, teraz pojedziemy krótszą drogą. Grzmi! Grzmi. Można powiedzieć, wielu by się wkurzyło, że grzmi. Ale gracz... O, tu mnie ktoś, jakiś Tytan Janusz mnie tu goni. Zaraz ja tu przyspieszę jakąś tam potkę na szybkość. I lecimy za nim. A nie, Tytan Janusz jest faktycznie szybki. Chyba ma zbroję z KD Speeda. Przypuszczalnie. Tytan Janusz jest naprawdę szybki. Gdzie jest moja kawa? Wybaczcie, że chlipłem. I jedziemy do stajennego. Przypuszczalnie Fresco tam jeszcze będzie stał z ciekawości, czy faj się udało. Za co bardzo Frescowi dziękuję. Może następnym razem zaproszę cię, Fresco, na TeamSpeak i razem coś tam poopowiadamy. Fresco jest. To jedziemy z koksem. Jezu, udało się. Mamy drugi poziom. Mam drugi poziom. Mam drugi poziom. Fresco się cieszy. Wszyscy się cieszymy. Kupakos się cieszy.
Kupako z 11 się cieszy i wszyscy się cieszymy. Dobra, to ja w tej chwili się zastanowię, co robić. Słuchajcie, więc postanowiłem wykonać jedną misję dla biologa, czyli muszę głodne brązowe niedźwiedzie muszę zniszczyć i dostanę grzyby tułe. No i zrobię tą misję i w zasadzie chyba tyle na dziś. Umiałem chyba zjechać na dół. Tyle na dziś. Może sobie jeszcze coś pochodzę, ale myślę, że wystarczy. Fresko jeszcze coś tam chce. Mam nadzieję, że seria będzie bardzo długa. I pisze to gracz World of Tanks. Miej nadzieję, że ta seria nie będzie długa. Ale dobra. Do 105 levelu. No tak, mógłbym, tylko że ja nie chcę pakować w Isai, nie chcę siedzieć godzinami na expie, więc... O, szukamy głodnych brązowych niedźwiedzi, głodnych brązowych niedźwiedzi są! Czyli zsiadamy z konia, G, załączamy arłę i robimy tutaj myk, jeszcze myk. Jeszcze myk! Już mamy 3 grzyby tułe. Ale jeszcze potrzebujemy dywa i wracamy do biologa. Na konika wsiadamy i głodnych niedźwiedzi szukamy. Tam są. Czyli znowu zsiadamy z konia i robimy szarża i wirek i machnięcie. I wszyscy tu nie żyją. Nie ten guzik. Dobra, i lecimy do biologa. I dobiegliśmy do biologa. Schodzimy z kunia i oddajemy grzyby tułe. Pierwszy grzyb tułe? Och, znalazłeś. Och, grzyb jest wspaniały. Drugi grzyb tułe? Och, znalazłeś. Przykro, czyli jeden odpadł. Trzeci grzyb tułe? Och, znalazłeś. Och, ten grzyb jest wspaniały. Następny grzyb tułe? Och, znalazłeś. Och, zrobię sobie potrawkę z grzybów. I ostatni grzyb tułe? Och, znalazłeś. Och, będzie do gulaszu. Dobra, no to mamy... O, czekaj, jeszcze mam grzyb tułe. Grzyb tułe? Och, znalazłeś. Och, ten grzyb jest cudowny. Już nie mamy grzybów? Tak. Czyli musimy... jeszcze znaleźć jednego, ale myślę, że może sobie tu szybko podejdę, bo widzę nawet głodny brązowy niedźwiedź jest tu obok, czyli szarża, myk i tutaj mykniemy zwira, myk i już mamy grzyby tułe, znaczy jeden grzyb tułe, w zasadzie, a nie! Ja muszę więcej tych grzybów tułe oddać. Oh my god, no to nie wiedziałem. To czemuście mi nie powiedzieli? Grzyb tułe. Och, znalazłeś. Och, ten grzyb tułe wspaniały. Jeszcze 4. Grzyb tułe. Och, znalazłeś. Och, jeszcze 3 grzyby. Grzyb tułe. Och, znalazłeś. Och, wspaniały. Czyli jeszcze 2 grzyby tułe. Czy ktoś jadł kiedyś jajecznicę z grzybów tułe? Mamy brązowe niedźwiedzi. Pełno tu mamy brązowych niedźwiedzi. No to jedziemy. G i bijemy. I zwira, myk. I mamy tu grzyby tułe. Aha, tego tu trzeba najebnąć porządnie, bo tutaj jest. Dobra, i jedziemy z grzybami tułe do biologa i trzymamy kciuki, aby biolog chciał zrobić z tych grzybów jajówę. Dobra. Grzyb tułe. Och, znalazłeś. Przykro mi. Grzyb tułe. Och, znalazłeś. Och, ten grzyb. Dobra, jeszcze jeden grzyb. Co za chamsem było biologa, nie? Dobra, lecimy. Jeszcze jednego głodnego, nienajedzonego niedźwiedzia brązowego i mamy go tam, więc szybciutko podchodzimy, schodzimy z konia i tutaj myk. Dobra, ale tych już nie bijemy.
Tylko potrzebny nam jest jeden grzyb tłe, więc jeżeli będzie jeszcze spalony, to tu będziemy mieć dwa od razu niedźwiadki i nie będzie trzeba... A z konia oddam, po co mam schodzić z tego konia, nie? Czyli myk, grzyb tłe. Och, znalazłeś! Mam wystarczającą ilość żelazny hełm. Jak również hełm. Plus 2, jak ja mam plus 5, po co mi ten hełm? Dobra, no to misja wykonana. Słuchajcie, jeszcze ostatecznie w tym odcinku, jeżeli chcecie, a wiem, że chcecie, to mógłbym zrobić jeszcze tą ostatnią misję, bo wszystkie misje mam wykonane, oprócz jeden prezent dla Hayagba, czyli muszę mu oddać futra z murangów. To są takie wilczki, szefy wilków latające po M1. Mam 3 futra, jeszcze muszę 2 futra znaleźć. Słuchajcie, no to może jeszcze wykonam tą misję, no to idę szukać murangów. Więc przypuszczalnie może uda mi się skończyć tą misję. Ale cholewcia, coś mi tu bije. Ponieważ z jajka wielkonocnego, z 10 levelu, wychodzą murangi. Więc trzymam kciuki, żeby te murangi wyszły z tego jajka. Oczywiście tutaj muszę babki rozwalić. Jak to babki, nie? Dobra. Aura. I teraz trzymamy kciuki, żeby wyleciały murangi. Jest murangi! Yeah. Mamy. 4! Jeszcze jedno futro muranga potrzebuję. Dobra, jeszcze potrzebuję murangi. Nie tych. Potrzebuję murangi. Jeszcze jedno futro muranga. A, to niedźwiedzie przeklęte. O, niestety. Udało mi się znaleźć następne jajko wielkanocne, 10 level, więc teraz trzymamy kciuki, żeby murangi z tego jajka wyszły. Jak wyjdą, to już będę miał wreszcie po misji tej takiej niezbyt fajnej. Więc bijemy murangi, znaczy bijemy to jajko. I trzymamy kciuki, żeby murangi wyskoczyły. Żeby murangi wyskoczyły. Żeby mu... Nie, żeby ona mi nie zabiła tego muranga. O, to jest ten. Ona jest mentalką, to muranga mi zostawi. Hi! Ha! 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 Murangi! Wezmę sobie tego aurę. Są murangi! Jest! Zrobiona misja! Ale się wszyscy cieszymy, nie? Wszyscy się cieszymy! Czekajcie, bo tutaj rozwalę tych. Jest drewniany naszyjnik. Jest wreszcie zrobione murangi. Napiszę tu, już mam. Już zrobiłem misję. Czyli wychodzi na to, że najlepiej zrobić tą misję, po prostu znajdować jajka, święta, wielkanocne i tak dalej. Mam kilka jajek. Dobra, no to idziemy najpierw. Co my tutaj? To. Seregetti. Gdzie są? Z jajka wyleciały na 10 level. Dobra, wszystko jest ok, zrobiona misja, czyli ja odwołuję na razie swojego konika, odeślij konia. Nie tak, zejdź i odeślij, no.
To ja pomożesz. Ja muszę już spadać. Czyli lecę oddać misję. To jest ostatnia misja. Dobra, w zasadzie mogłem podejść na tego konia i tam koniem tam przylecieć. Spróbuję przywołać konia. Za pierwszym razem się nie udało. Za drugim razem się nie udało. Za trzecim razem się nie udało. Za czwartym razem się nie udało. Jest piąty raz. I lecimy na koniu. Od razu oddamy też jajka drobnięte, bo mam kilka jajek. Jajko wielkanocne, jajko wielkanocne. Jajko wielkanocne, czyli mam trzy jajka wielkanocne. Może z niego coś dropnie. A więc na tym koniec dzisiejszego odcinka, tylko jeszcze oddam ten prezent z Murangów, czyli mam już na drugim levelu konia mojego, jutro będzie trzeci level, pojutrze czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i wtedy będę potrzebował waszej pomocy, czyli będę potrzebował zrobić konia bojowego. I zrobimy taką akcję, ekipę z 20 hopa i będziemy bić te, coś tam trzeba bić na pustyni. Tak to zrobimy, że ci, co będą w Plutonie, będą je bić, a reszta będzie ich szukać, wołać. Zrobimy akcję na TS-ie, będzie zadyma, będzie po prostu wspaniale, będzie cudownie. Wondarim, prezent. To naprawdę futra? Tak, masz futra. No i co? I do biologa teraz? My God. Dobra, to dobiegam do tego Vondarim, ale mi się chce już tak do kibla, że już nie mogę. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tej misji. No! Mam! Czyli mamy doświadczenie, mamy jakieś tam złoto i dostałem też, co tam dostałem, jakąś baryłkę, chyba, że coś mi się popieprzyło. Jest, bryła złota, która nigdy nie była przetopiona. Nie wiem, o co tu chodzi z tą bryłą złota, później się dowiem. Dziękuję za uwagę, jutro robimy następny level konia, być może trochę po expie jakiś levelek wbiję, tak żeby nie za długo czasu w tej grze siedzieć. Dziękuję za uwagę i dziękuję za uwagę, lajkujcie, subskrybujcie i grajcie w gry.